weterani i kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. 69 lat temu dobiegła końca II wojna światowa. Najokrutniejszej i najkrwawszej w dziejach ludzkości wojnie, Polska była jej pierwszą ofiarą. Pierwsza stanęła także do heroicznej walki, zakończonej zwycięstwem, aby oddać honory i złożyć cześć żołnierzom polskim i wszystkim Polakom poległym na frontach II wojny światowej. Stajemy do uroczystego apelu poległych, aby uczcić od mokrej i bułki węglowej żołnierze z Nadwarty i Bzury, Tomaszowa Lubelskiego, Kocka, obrońcy Helu. Was wzywam, obrońcy Kresów Wschodnich w Rzeczpospolitej. Żołnierze walczący na strażnicach granicznych Korpusu Obrony... Wzywam podhalańczyków, samodzielnej brygady strzelców podhalańskich, walczących krwawo w norweskich fiordach o port i miasto Narwik. Wzywam grenadierów, strzelców pieszych, pancernych, walczących w obronie Francji z 1940 Korpusu Polskiego, których pełen chwały bojowy szlak wiódł od rzeki Sangro przez Monte Cassino, Apenin Emiliański i Ankarę do Bolonii. Wzywam żołnierzy 1. Dywizji Pancernej, którzy wyzwalali miasta we Francji, Belgii i Holandzie do apelu. Do apelu! Warszawę, zdobywcy wału pomorskiego, bohaterowie walk około brzeg, Siekierki i Berli. Wzywam żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, bohaterów forsowania Nysy Łużyckiej, krwawej bitwy pod Budziszynem, wyzwolicieli Mielnika. Stańcie do apelu! Do apelu! Obrońcy sojuszniczej Francji, bohaterowie bitwy o Anglię i inni piloci jednostek lotniczych Polskich Sił Powietrznych. Wzywam wszystkich, którzy na ołtarzu ojczyzny ponad miarę wypełniali doniosłe przesłanie. Miłość żąda ofiary. Stańcie do apelu! Do apelu!